What does the fox say? Cześć, z tej strony Sullivan i was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Mass Effect edycja legendarna. W dzisiejszym materiale oczywiście kontynuuję naszą przygodę z Mass Effectem, no i pokażę swoją postać, karykaturę swoją, która prezentuje się o tak. No wiadomo, że lepiej klasycznym Shepardem, ale stwierdziłem, że lepiej zrobić swoją postać w końcu. Przybliżono do siebie, nie wyglądam aż tak sztywno i nie mam takich kurde oczu, no niestety takie są najbardziej zbliżone do mnie. No ale no cóż, chodzi o to, żeby się dobrze bawić i tak naprawdę to jest dla mnie najważniejsze. Ten gość coś kombinuje. Który? Tamten przy opiekunie. Co? O nie, ja nie... nieważne. Tak. Czy jest coś, czym mogę służyć? Dlaczego jest pan tak zainteresowany opiekunami? Opiekunowie? Nie interesują mnie opie... Nie ściemniaj! Wiem, co widziałam! Ja... nie jestem pewien, czy powinienem o tym rozmawiać. Proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje. Nie chcę przeszkadzać. Dobrze. Myślę, że mogę być szczery. Używam małego skanera, by zebrać odczyty opiekunów. Jak dotąd z mizernym rezultatem. Trudno jest do nich podejść. Po co ta cała konspiracja? Ponieważ nie powinno się przeszkadzać opiekunom. Nie sądzę, by skanowanie im przeszkadzało, ale władze mogą się nie zgodzić. Chciałbym dokończyć pracę bez przeszkód, ale to chyba niemożliwe. Mogę panu pomóc. Nie boję się władz. Nawet nie wiem, kim jesteś. Jestem komandor Shepard z Wojsk Przymierza. W takim razie sądzę, że przydałaby mi się wasza pomoc. Będziecie potrzebować tego skanera, który wymyśliłem. Proszę go uruchomić przy opiekunie. Zebrane dane zostaną automatycznie wgrane do bazy danych. Otrzymacie kilka kredytów za każdy skan. Co pan zrobi z danymi po otrzymaniu skanów? Postaram się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Widzimy, jak pracują, a równocześnie tak mało o nich wiemy. Sam jestem naukowcem. Chcę się dowiedzieć, co nimi kieruje. W takim razie ja się zbieram. Dobrze, ja również mam dużo pracy. Na razie, powodzenia w robieniu skanów. Można spróbować zeskanować przy okazji. No i powinniśmy udać się tak naprawdę, poszukując dowody, więc to pewnie była tak zwana loża chorych, czy jakoś tak? To było okręgi. No, nora chorych. Podobno tam jest ten cały Harkin. Pijaczyna. To on! Obszar zabezpieczony. Przypominam, że to jest gra na dorosłych. Mam tu sprawę do załatwienia, ale z kimś innym. Odwal się, Rex. Pięść kazał cię uciszyć, gdybyś się pojawił. Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa Pięści. Jeśli ma trochę oleju w głowie, skorzysta z niej. Nie, Rex. Koniec zabawy.
Wypierdalaj! O nie, to dopiero początek. Drogi ludzie, nie szukam z wami zwady. O co chodziło? Kto wie. Lepiej jednak nie dajmy się w to wciągnąć. Wojsko przymierza. Wiesz, mogłem zostać żołnierzem. Zamiast tego wstąpiłem do tej cholernej ochrony Cytadeli. Największy błąd mojego życia. Harkin, prawda? Podobno możesz mi pomóc w odszukaniu pewnej osoby. To turiański funkcjonariusz SOC. Ma na imię Garus. Garus? Musisz być z załogi Andersona. Biedny gnojek wciąż próbuje załatwić Sarena, co? Wiem, gdzie jest Garus, ale najpierw powiedz mi jedno. Czy kapitan wyjawił ci swój wielki sekret? A co masz na myśli? Zawalił jedną z misji do tego stopnia, że go wypieprzyli na zbity ryj. On oczywiście wini za wszystko Sarena. Twierdzi, że Turianin go wrobił. Mówiłeś, że wszystko zostało zatuszowane. Jak się o tym dowiedziałeś? Przez 20 lat rozwiązywałem różne sprawy tutaj, na Cytadeli. Mieszkańcy stacji uwielbiają gadać. Sekrety są jak syfy na mordzie. Wszyscy jakieś mieli. Dlaczego go wywalili? Spytaj się. Nie znam szczegółów. Ale założę się, że to ciekawa historia. Upadek bohatera. Klasyczna tragedia. Mówiłeś, że... Przez 20 lat rozwiązywałem różne sprawy tutaj, na Cytadeli. Jesteś świnią. Gadasz. Powiedz mi po prostu, dokąd poszedł Garus. Garus węszył w biurze dr Michel, która prowadzi medklinikę po drugiej stronie okręgów. Chyba miał zamiar ją odwiedzić. Jak dobrze znasz kapitana Andersona? Spotkałem go kilka razy przez te wszystkie lata. To jeden z tych gości typu: tak jest, sir. Zaraz wejdę panu do dupy, sir. Wiem, co miało miejsce na Torfanie. Możemy załatwić sprawę pokojowo. Kapitan jest dobrym żołnierzem. Jasne. Skoro tak uważasz, ubierz go w wymyślny kostium, przypnij na piersi kilka błyszczących medali i nazwij bohaterem. Wszyscy inni tak robią. Jeśli jest taki wspaniały, to dlaczego widma go wykopały? Dlaczego o to go nie spytasz? Powinieneś spojrzeć w lustro. Ogarnij się, chłopie. Daruj sobie te kazania. Nie jesteśmy w kościele. Co wiesz o Garusie? Pojeb i tyle. Nadal mu się zdaje, że może zbawić świat. Bez przerwy żre się z egzekutorem. Ale niedługo za to zapłaci. Egzekutor uwielbia pokazywać swoim podwładnym, gdzie ich miejsce. Spójrz tylko, co mnie spotkało. Jak ci się pracuje w SOC? Chodzi ci o to, jak mi się tam pracowało? Egzekutor zawiesił mnie bez prawa do pobierania wypłaty. Powtarzające się wykroczenia. SOC miała na mój temat kartotekę. Uwierzysz? Każdy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłem, został odnotowany. Ostro potraktowałem podejrzanego. Notatka do kartoteki. Wypiłem kilka głębszych na służbie. Notatka do kartoteki. Zwędziłem parę kredytów z nalotu na handlarza narkotyków. Notatka do kartoteki. Po prostu pierdolony wielki brat. I tak ci się ubiegło. Co ty możesz wiedzieć, do kurwy nędzy? Praca dla SOC to nie to samo, co służba w piechocie morskiej. Ludzie się wkurzają, kiedy kogoś rozwalimy. Dochodzenia, przesłuchania, zasady, nakazy. Każdego dnia muszę przebijać się przez tyle papierzysk, że nosorożec by się udławił. Więc nie mów mi o tym, co dobre, a co złe. Wy, żołnierze, macie łatwo. Spadam stąd.
Ta, dobra. Pozwól mi pić w spokoju. Pokoje na zapleczu są zarezerwowane dla Pięści i jego przyjaciół. Kim jest Pięść? Właściciel klubu. Klienci nie mogą wchodzić na zaplecze. Czego chciał ten drugi kruganin? Wrex? Sprawy osobiste. Nie jest specjalnie rozmowny, co nie? Do widzenia. Życzę miłej zabawy. Dlaczego kapitan Anderson nie powiedział nam, że był kiedyś widmem? Bo może nie był. Harkin to ćwok. Pewnie chce nam tylko namieszać w głowach. Pewnie masz rację. Mimo to, nadal chcę usłyszeć, co ma do powiedzenia kapitan. No, warto pogadać będzie z nim. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Czemu nam o tym nie powiedział? Witajcie w sławnym sklepie Morlana. Z pewnością chcecie nabyć towary dobrej jakości. Lepiej nie mogliście trafić. Pokaż, co masz do zaoferowania. Och, na pewno mój towar cię zadowoli. Mam tylko rzeczy pierwszej jakości. Co? No i ogólnie możemy kupować dla danej postaci konkretnie. Kupują się broń, ten porównywać. Jest to bardzo fajne. Jest to bardzo ciekawe. Oczywiście nie mamy dużo pieniędzy, więc nie zamierzamy skupować, ale warto się czasem przyjąć. Chyba wracamy do tego, co myśleliśmy. Tak, komandorze? Pomóc w czymś? Czemu nie mogę pogadać? Znacie się z Sarenem. Co się stało? Jakieś 20... Saren spraw... Ale zdążyłem sobie popatrzeć, jak działa Saren. Bez... Zabijanie... Ale tylko wtedy, gdy nie ma już innego sposobu. Muszę już... Poczekam tutaj. Nie możemy z nim pogadać, przynajmniej na razie nie możemy zwrócić się... Najgorsze to znaczy wiedzieć, nie radzę na jakiś koncert. To męczące. Właśnie tam powinien się udać Garrus Vakarion. Nikomu nie powiedziałam, przysięgam. Sprytnie, pani doktor. Tak właśnie ma być, gdy zjawi się Garrus. Buzia na kłódkę, albo będziemy musieli... Kim jesteś? Puśćcie ją. Czuję kłopoty!
łeb. Obszar czysty. Już dobrze. Ale wyczucie, Shepard. Dzięki tobie się udało. Co to ma być do cholery? Mogłeś trafić zakładnika. Nie było czasu. Po prostu zareagowałem. Nie chciałem... Doktor Michel, jest pani ranna? Nie, wszystko w porządku, dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Wiem, że pani grozili, ale jeśli dowiemy się, dla kogo pracowali, będziemy mogli panią chronić. Pracują dla pięści. Chcieli mnie uciszyć, żebym nie mogła powiedzieć Garusowi o Quariance. O jaką Quariankę chodzi? Kilka dni temu do mojego biura przyszła pewna Quarianka. Została postrzelona, ale nie chciała zdradzić, kto to zrobił. Prawdopodobnie ktoś ją ścigał. Spytała mnie o handlarza cieni. Chciała otrzymać schronienie w zamian za informacje. Skontaktowałam ją z pięścią. To agent handlarza cieni. Już nie. Teraz pracuje dla Sarena. Handlarz cieni się wściekł. Pięść zdradził handlarza cieni? Nawet on nie jest aż taki głupi. Saren musiał przebić stawkę. Ta Quarianka ma coś, czego pragnie Saren. Coś na tyle cennego, aby zadrzeć z handlarzem cieni. Musiała wiedzieć, że jest zdrajcą. Pewnie miała dowody. Wspomniała o Sarenie albo o getach? Tak jest. Informacje, które chciała wymienić. Podobno miały jakiś związek z getami. Na pewno jest w stanie powiązać Sarena z getami. Rada nie może tego zignorować. Pora złożyć pięści wizytę. To twoje przedstawienie, Shepard. Ale ja chcę załatwić Sarena tak samo jak ty. Idę z tobą. Jesteś Turianinem. Dlaczego chcesz go załatwić? Nie miałem dowodów, ale widziałem, co się dzieje. Saren zdradził radę i przyniósł wstyd moim pobratymcom. Witam na pokładzie, Garus. Nie tylko my czekamy na pięść. Handlarz cieni też chce go załatwić. Wynajął krogańskiego łowcę głów nazwiskiem Vrex. Tak. Widzieliśmy go w barze. Kroganin może nam się przydać. Ostatnio był w Akademii SOC. Co tam robi? Zabraliśmy Vrexa na rozmowę. Pięść doniósł na niego. Podobno mu groził. Wymarsz. Oj, możemy wybrać sobie postać, która by nam przyzyczała, więc weźmy chyba sobie... Niech będzie Ashley i Garus. Sam początek. No siema, Garus. Szczerze powiedziawszy, Garus jest moja najbardziej charakterna, najbardziej ulubiona postać w całej trylogii. I... sorry, ale będę chyba go często zabierał na swoje misje. Oczywiście będę starał się też inne postacie, ale jego chyba najczęściej. Swoje chłopy, można powiedzieć. Tak swoją drogą też warto przydzielić punkty. Proszę, rację przyda się. Trzeba będzie chyba zjechać. Już nie pamiętam dobrze, jak to wyglądało, ale to było dosyć skomplikowane. Tyle, pozwiedzamy trochę. My mamy Turianina w swoich szeregach. I pojedziemy tego Kroganina imieniem Vrex, owce nagród. A Kroganie to są kozaki, tak naprawdę. To w pozytywnym, negatywnym... Nie żartuj. Polusowie jeszcze przez wiele lat nie wejdą do rady. Czy ja wiem? Ludzie coraz mocniej naciskają. Wersja 2007 miała swoje wady, ale też miała swoisty klimat.
kalendarzu. Z powodu ostatnich ataków na Eden Prime, wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. Rzecznicy rozwoju ludzkiej kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek. Jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych. Inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. No. Spójrz na tamtego robala. Co on robi? Proszę nie niepokoić opiekunów. Proszę nie niepokoić opiekunów. Nie dosłyszałeś wcześniej? Nie powinno cię to być. Ten wierzy, że ma prawo poruszać się bez przeszkód po tym obszarze. Zakłócasz porządek. Łamiesz prawo Cytadeli. Większy niż na to wygląda. Skąd wiesz? Byłem na wycieczce. Jako jeden z 500 dokładnie obejrzałem Ascension. Naprawdę? Zwiedziliśmy zaledwie 1/10 statku. A i tak zajęło nam to prawie 6 godzin. Poznałem nawet jego dowódcę. Matkę Lidanię? Poznałeś ją? Cóż, przemówiła do wszystkich uczestników wycieczki. Ale mnie udało się podejść bardzo blisko. Ha, spójrz tylko na ten statek. Trzeba być idiotą, żeby coś kombinować. To prawda. Ma taką siłę ognia, jak cała reszta floty Asari razem wzięta. Oby nigdy nie potrzebowała tego wykorzystać. Hej, ja was znam. Shepard, mam rację? Widziałem pomnik na Akuze. Można tam znaleźć masę informacji na wasz temat, komandorze. To cud, że przeżyliście. Chyba dorobiliście się fana. Przepraszam, nigdy bym nie pomyślał, że osobiście spotkam kogoś takiego. Nazywam się Lang, funkcjonariusz Eddie Lang, Służby Ochrony Cytadeli. To prawdziwy zaszczyt was spotkać, komandorze. Co porabiacie w okręgach? Może mogę w czymś pomóc? Dlaczego wstąpiłeś do Służb Ochrony Cytadeli? Sam nie wiem. Wydawało mi się, że będę przydatny. Chyba mam to we krwi. Mój dziadek był gliną, dawno temu na Ziemi. Przecież SOC jest właśnie policją Cytadeli, nie? Niby jestem nowy, ale już mi się podoba ta robota. Na pewno jest ciekawsza niż ciągłe siedzenie na Ziemi. Można poznać różne rodzaje obcych. O, na przykład Hanarów. Ci to są dziwaczni. No i SOC jest szanowana i poważana. W końcu stoimy na straży prawa. Ludzie, no i obcy, doceniają to. Jak ci się podoba praca tutaj? To miejsce jest niesamowite. Jestem tu prawie rok, a nie widziałem jeszcze nawet 1/10. Prezydium jest takie piękne. Dobre miejsce na relaks. Ale najbardziej podoba mi się w okręgach. Tu zawsze coś się dzieje. Jest tu świetny klub. Flux, niedawno otwarty. Mają tam bombową scenę, komandorze. Powinniście zajrzeć w wolnej chwili między zadaniami. Muszę już iść. W porządku. Jesteście na pewno bardzo zajęci. Cóż, do zobaczenia, komandorze. Czy dobrze się kierujemy? Oho, winda. Więc, Garrusie, żałujesz odejścia z SOC? Walka ze zbuntowanym widmem.
Ogromne wyzwanie i brak zasad, które musiałbym łamać? SOC się chowa. Prawda. Wolę walczyć sama, zamiast powierzyć robotę komuś innemu. Świadkowie widzieli, jak groziłeś pięści. Trzymaj się z daleka od niego. Spierdalaj! To pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, Brex. Powiedz to pięści. Zajebie chuja. Chcesz, żebym cię aresztował? Napieraj, Prymus. No, dalej. Spadaj stąd. My się znamy, człowieku? Nazywam się Shepard. Chcę dorwać pięść. Pomyślałem, że może się do mnie przyłączysz. A, Shepard. Komandor Shepard. Słyszałem o tobie. Szanuję cię i dlatego ostrzegam. To ja muszę zajebać pięść. Pięść wie, co planujesz. Razem mamy większe szanse. My, kroganie, mamy takie powiedzenie. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Myślę, że się dogadamy, Vrex. Idziemy. Nie chcę, żeby pięść musiał na mnie czekać. Oj, nie będzie, musi spokojnie. Idziemy, kurde, najlepsza ekipa. Skopię dupę każdemu. Oj, mam Vrex. Chodziło, żeby jak łatwo spuścili. Chyba są zamknięte. Pięść już na nas czeka. Uwaga! Ani kroku dalej! To robotnicy. Prawdziwi strażnicy już pewnie nie żyją. Cofnijcie się, albo zaczniemy strzelać! Chłopaki, to dobry moment, żeby zacząć szukać innej fuchy. Tak, tak. O tym samym pomyślałem. I tak nie lubiłem pięści. Tam trzeba było im ujebać łby. Przemoc nie zawsze popłaca. Ja ubieram. Wiedzę, jak na co chętnie chciałbym właśnie w kredykatach, tak samo. Jeszcze raz, nie wiem. Jak to się zmienia. Jak 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 się zmienia
Dlaczego wszystko musi umierać, żołnierzyki? Są zamknięte. Szukam celu. Ani kroku dalej! To robotnicy. Cofnijcie się, albo zaczniemy strzelać! Chłopaki, to dobry. I tak nie lubiłem pieśni. Ale tam trzeba było im ujebać łby. Przemoc nie zawsze popłaca. Dlaczego wszystko muszę robić sam? Czas umierać, żołnierzyki. Czekaj, nie zabijaj mnie! Poddaję się! Gdzie jest ta akwarianka? Nie ma jej tutaj. Naprawdę nie wiem, gdzie jest. Na chuj nam on teraz. Pozwól mi go zajebać. Czekajcie, czekajcie. Nie wiem, gdzie jest akwarianka, ale wiem, gdzie można ją spotkać. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. Wiem o tym.
Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuje spotkanie. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. Gadaj, gdzie będzie to spotkanie, zanim odstrzelę ci ten kłamliwy łeb. Tak bym powiedział. Spotkanie ma być tu, w okręgach, w tylnej alejce, obok rynku. Pośpieszcie się, a zdążycie. Co ty wyrabiasz? Handlarz cieni zapłacił mi, żebym go zajebał. Nie zostawiam niedokończonej roboty. Nie strzelamy do nieuzbrojonych jeńców. Ile osób przez niego zdechło? Zasłużył sobie. Zresztą mamy inne zmartwienia. Jeśli zaraz nie ruszymy, Quarianka zginie. Przyniosłaś? Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Chrzan się. Umowa nieważna. Wiedziałam, że nie można mu ufać. Nie oberwałaś? Potrafię dbać o siebie. Nie, żebym nie była wdzięczna za pomoc. Kim jesteś? Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że Saren jest zdrajcą. A więc będę mogła się zrewanżować. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Moglibyśmy ją zabrać do ambasady ludzi. Ambasador chciałby to pewnie zobaczyć. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach, szturm na Norę Chory. Wiesz ile... Kto to jest? Quarianka? Co wy kombinujecie, Shepard? Zamknij się, to ci powiem, mam ochotę to powiedzieć, ale... Poprawię panu humor, ambasadorze. Ona ma informacje, które łączą Sarena z getami. Doprawdy? Chyba lepiej będzie zacząć od początku, panno... Nazywam się Tali. Tali Zoranaraya. Nie ma tu wielu Quarian. Dlaczego opuściła pani flotyllę? Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Nigdy o tym nie słyszałem. To tradycja mojego ludu. Kiedy osiągamy wiek dojrzały, opuszczamy flotę. Sami przemierzamy galaktykę, wracając, gdy odkryjemy coś wartościowego. W ten sposób pokazujemy, że jesteśmy godni swojego dziedzictwa. Czego dokładnie poszukujecie? Mogą to być surowce, jak jedzenie lub paliwo. Może to być też jakaś przydatna technologia. Albo nawet informacja, którą będziemy mogli jakoś wykorzystać. Poprzez pielgrzymkę pokazujemy innym Quarianom, że przydamy się naszej społeczności. Powiedz nam, co znalazłaś.
Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar Mgławicy. Chciałam to sprawdzić. Wytropiłam patrol na jednej z niezamieszkanych planet. Zaczekałam, aż jeden z getów się oddali od reszty. Obezwładniłam go i wydobyłam rdzeń pamięci. Myślałem, że rdzenie pamięci getów mają system autodestrukcji, włączany w momencie śmierci. Taki mechanizm obronny. Jak udało ci się ocalić rdzeń pamięci? To mój lud stworzył gety. Przy odrobinie wiedzy i całej masie szczęścia można czasami ocalić trochę danych. Większość danych przepadła, ale udało mi się uratować część plików dźwiękowych. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas do odnalezienia kanału. Ten głos... to Saren! Mamy dowód, że Skurwiel stał za tym atakiem. Powiedział, że Eden Prime to krok na drodze do odnalezienia kanału. Jakieś pomysły, co to może znaczyć? Kanał musi mieć coś wspólnego z nadajnikiem. Może to jakiś proteański wynalazek? Być może broń? Zaraz! Jest coś jeszcze. Saren nie działał sam. Eden Prime to ogromny sukces. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Nie rozpoznaję drugiego głosu, tego mówiącego o żniwiarzach. Chyba słyszałem tę nazwę wcześniej. Według banków danych, żniwiarze byli hiperzaawansowaną rasą maszyn, istniejącą 50 tysięcy lat temu. Żniwiarze całkowicie wytępili Protean, a następnie zniknęli. Tak przynajmniej uważają gety. Nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Wizja na Eden Prime. Teraz ją rozumiem. Zobaczyłem Protean wyrzynanych przez żniwiarzy. Gety wielbią te istoty jak bogów, szczyt nieorganicznego życia i wierzą, że Saren umie ich sprowadzić. Och, Rada będzie po prostu skakać z radości. Żniwiarze stanowią zagrożenie dla każdego żywego gatunku. Musimy im o tym powiedzieć. Nieważne, co pomyślą o reszcie przekazu. Mamy na taśmie, że Saren jest zdrajcą. Kapitan ma rację. Musimy natychmiast pokazać to Radzie. A co z nią? Z Quarianką? Nazywam się Tali. Poznaliśmy się już, komandorze. Wiesz, do czego jestem zdolna. Pozwól mi lecieć z... Zdawało mi się, że pielgrzymujesz. Pielgrzymka ma dowieść, że możemy działać dla dobra ogółu. Co o mnie pomyślą, jeśli to wszystko zignoruję? Saren stanowi zagrożenie dla całej galaktyki. Moja pielgrzymka może zaczekać. Skorzystam z wszelkiej dostępnej pomocy. Dziękuję. Nie będziesz żałować. Razem z Andersonem pójdziemy zorganizować audiencję u Rady. Przygotujcie się i dołączcie do nas w wieży. Musimy teraz podejść do wieży Cytadeli. Bo i uzyskaliśmy dowody na temat Sarena w końcu. No i uzyskaliśmy kolejną. Przepraszam, komandor Shepard? Mogę prosić na chwilę? Nazywam się Samesh Bhatia. Proszę mi wybaczyć, ale mam sprawę, z którą nie miałem do kogo się zwrócić. Nie ma problemu. Co mogę dla pana zrobić? Moja żona była żołnierzem. Służyła w 212 na Eden Prime. Wystosowałem prośbę, by ciało mojej żony zostało mi zwrócone, jednak wojsko mi odmówiło. Dlaczego odmówili pańskiej prośbie? Musi istnieć jakiś powód. Nie wiem. Powiedzieli tylko, że nie mogą mi zwrócić ciała żony. Nie ma powodu, dla którego ciało pańskiej żony miałoby być przetrzymywane w ten sposób. Proszę tutaj zaczekać. Człowiek zajmujący się moją sprawą to pan Bosker. Ostatnio widziałem go w ekskluzywnym barze, tam. Dziękuję za poświęcony mi czas. Chcę tylko, by moja żona miała stosowny pogrzeb i szacunek, na który zasługuje. To może jednak się postąpimy do tego i potem udamy się ponownie do Rady. Wielkie nieba, komandor Shepard.
Wasze czyny zrobiły olbrzymie wrażenie na korpusie dyplomatycznym. I na mnie może mógłbym w czymś pomóc. A tak. Pewien człowiek, Samesz Batia, nie może odzyskać zwłok żony. Ach, pan Batia. Dobry człowiek, ale ostatnio nie ma lekko. Chciałbym móc jakoś mu pomóc. Samesz Batia już zapewne opowiedział, że szeregowiec Nirali Batia zginęła na Eden Prime. Badamy dokładnie jej ciało. Ma obrażenia, które nie pasują do żadnej znanej nam broni. Przeprowadzacie badania, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat broni getów. Tak, dzięki testom lepiej poznamy uzbrojenie getów i będziemy mogli skuteczniej się bronić. Nie chcę nikogo urazić, ale szeregowiec Batia może teraz ocalić więcej ludzi, niż gdy żyła. Rozumiem, co próbuje pan osiągnąć, ale przetrzymywanie zwłok nie jest w porządku. Komandorze, akurat wy powinniście doskonale wiedzieć, że trzeba czasem coś poświęcić, aby uchronić ludzkość. I właśnie o to chodzi. Jesteśmy ludźmi. Nie zapominajmy o tym. Nigdy. Wygraliście, komandorze. Panu Batii potrafiłem odmówić, ale nie zamierzam sprzeciwiać się wam. Nie chcę kłopotów. Proszę przekazać Sameszowi, że przetransportujemy ciało na ziemię. Zajmę się tym osobiście. Chodź po stole. Nie mam teraz czasu na rozmowę. Jestem bardzo zajęta. Dobra, chodź po stole. Przepraszam moich radosnych informacji. I ruszamy do rady. Bo dużo misji będzie. Będzie na to teraz. Witam ponownie, komandorze. Są jakieś wieści? Przypomniałem panu Boskerowi, o co walczymy. Pańska żona zostanie przetransportowana do domu. Dziękuję. Wracam zatem do domu, by wszystko przygotować. Może teraz odzyskam spokój. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, komandorze. Daj spokój. Udina właśnie przedstawia Radzie dowody Quarianki. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Chcieliście dowodu? Oto on. Dowody są niezbite, ambasadorze. Saren zostanie pozbawiony statusu widma i uczynimy co w naszej mocy, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Poznaję drugi głos. Osobę, która mówi do Sarena. To matka Benezia. Kim ona jest? Matki to potężne Asari, które wkroczyły w ostatni etap swojego życia. Służą mojemu ludowi jako mentorzy i przewodnicy. Ich wiedza jest bezcenna. Matka Benezia jest potężną biotyczką. Ma wielu zwolenników. Będzie znaczącym sprzymierzeńcem Sarena. Bardziej interesują mnie żniwiarze. Co o nich wiemy? Tylko to, co wyciągnięto z rdzeni pamięci getów. Żniwiarze byli starożytną rasą maszyn, która unicestwiła Protean. Później zniknęli. Gety wierzą, że żniwiarze są bogami, a Saren jest prorokiem wieszczącym ich przybycie. Uważamy, że kanał jest kluczem do ich powrotu. Saren go szuka i dlatego właśnie zaatakował Eden Prime. Czy my w ogóle wiemy, czym jest ten kanał? Saren wierzy, że może sprowadzić żniwiarzy. To wystarczająco zła informacja. Posłuchajcie własnych słów. Saren chce sprowadzić maszyny, które zniszczyły życie w galaktyce? To niemożliwe. Gdzie udali się żniwiarze? Dlaczego zniknęli? Dlaczego nie ma nawet śladu ich istnienia? Gdyby istnieli naprawdę, znaleźlibyśmy coś. Próbowałem ostrzec was przed Sarenem. Nie chcieliście mnie słuchać. Nie powtarzajcie tego błędu. To nie tak. Udowodniliście, że Saren zdradził Radę. Zgadzamy się, że wykorzystuje gety do odnalezienia kanału. Nie wiemy jednak po co. Żniwiarze to mit, komandorze. Kłamstwo, pod którym Saren kryje prawdziwe cele.
Legenda, którą wykorzystuje, by nagiąć Gety do swej woli. 50 tysięcy lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu widma. Rada pozbawiła go pozycji. To nie wystarczy. Wiecie, że ukrywa się w trawersie. Wyślijcie tam flotę! Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon. Powstrzymać Gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami Terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Ja mogę pokonać Sarena. Komandor ma rację. Istnieje sposób na powstrzymanie Sarena bez angażowania armii. Nie! Za wcześnie! Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widmu. Udina dostanie swoje widmo, a wy nie będziecie wysyłać żadnej floty na Travers. Wszyscy będą zadowoleni. Komandor Shepard, wystąp. Komandor Shepard. Decyzją Rady nadajemy wam wszelką władzę i przywileje Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady, narzędziem naszej woli. Na widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce. Pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, komandorze. To wielki zaszczyt dla was i dla całej waszej rasy. To dla mnie zaszczyt. Wysyłamy was do Traversu za Sarenem. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Macie jakiś pomysł, gdzie go znaleźć? Wszystkie istotne dane przekażemy ambasadorowi Udinie. Spotkanie Rady zostaje zakończone. Gratulacje, komandorze. Przed nami mnóstwo pracy, Shepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii SOC i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomoc. Myślałam, że ambasador będzie bardziej wylewny. Nawet ci nie podziękował. Czego spodziewałaś się po polityku? Chodźmy. Tuż za tobą, Shepard. Choć tak naprawdę powinniśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Zostaliśmy widmem, wcieleni do alternatywnych służb. Możemy robić co chcemy, gdzie chcemy. Dobra, idziemy na babeczki. Nie wiem, żartuję. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Wydaje mi się, że jest odpowiedni czas i materiał jest na tyle dużo i dużo informacji. Fabuła poszła do przodu, więc się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie w komentarzach, jeżeli was coś nurtuje lub macie ochotę pogadać na ten temat. Więc elo!